Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Człowiek od zawsze odczuwał potrzeby i poszukiwał sposobów ich zaspokajania. Niektóre z nich są wynikiem działania organizmu, inne z kolei są rezultatem stylu życia i sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Potrzeby turystyczne to głównie indywidualne, osobiste potrzeby każdego człowieka związane z zagospodarowaniem wolnego czasu. Aby móc zaoferować turystom dobra, usługi czy też produkty, które zadowolą potencjalnych nabywców, podmioty obsługujące ruch turystyczny muszą posiadać wiedzę na temat tego, co tak naprawdę jest pożądane i czego oczekują klienci. Na podstawie obserwacji i praktyki obsługi imprez turystycznych oraz zachowań klientów biur podróży można stwierdzić, iż podobnie jak w przypadku piramidy Abrahama Maslowa, potrzeby turystyczne podzielić można na potrzeby wyższego i niższego rzędu. U samej podstawy piramidy potrzeb turystycznych, zgodnie z definicją turystyki według Światowej Organizacji Turystyki, leży potrzeba zmiany otoczenia i środowiska poprzez wykorzystanie różnych form, np. indywidualnych, zbiorowych, zorganizowanych i środków lokomocji, np. autokar, pociąg, samolot, statek czy prom i tym podobne. Drugie piętro piramidy potrzeb turystycznych zajmuje zakwaterowanie. Naprzeciw potrzebom turystów wyszli hotelarze, oferując szeroką gamę stałych obiektów zakwaterowania, takich jak hotele, motele, pensjonaty, schroniska, schroniska młodzieżowe, domy wczasowe, domki agroturystyczne oraz aktualnie prężnie rozwijające się i przeżywające swoisty rozkwit ruchome obiekty zakwaterowania zbiorowego, np. rotele, flightele, botele, kruzjery. Kolejne piętro piramidy zajmuje potrzeba wyżywienia, a więc potrzeba głodu i pragnienia. Tutaj rynek usług gastronomicznych również wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i pragnieniom turysty i obecnie każda jednostka może skorzystać z szerokiej gamy usług żywieniowych świadczonych w zakładach gastronomicznych typu restauracje, zajazdy, bary, jadłodalnie i tym podobne. Powyżej zlokalizowane są potrzeby dotyczące walorów turystycznych, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Turyści poza potrzebami zbliżenia się do natury oraz zapoznania się z obiektami wytworzonymi przez człowieka pragną, aby dostęp do nich był łatwy i aby zapewniona była infrastruktura. Turyści wyczuleni są również na jakość świadczonych usług. Stopniowo wraz z zaspokojeniem potrzeb zmiany otoczenia, zakwaterowania, wyżywienia i ciekawości człowieka następuje potrzeba regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Współczesny rynek usług turystycznych, nasycony wszelkimi ofertami usług rekreacyjno-sportowych czy też usług kulturalno-rozrywkowych, jest w stanie zaspokoić najbardziej wyimaginowane potrzeby jednostki. Logicznie do zaspokojonych potrzeb kolejne piętro zajmują przeżycia. W tym miejscu każda jednostka zaspokaja swoje potrzeby według własnego uznania, stylu życia i wyobrażenia. Najwyższe piętro zajmują marzenia. Potrzeba ta najczęściej pojawia się u człowieka wraz z jego powrotem do stałego miejsca zamieszkania i podczas wspomnień z minionych podróży. Suma naszych potrzeb jest bezgraniczna. Zaspokojenie jednej potrzeby powielokroć przyczynia się do wywoływania nowych. Mechanizm zaspokajania potrzeb rozpoczyna się wraz z chwilą uświadomienia sobie, jakie niezbędne środki zaspokoją jego potrzeby i wówczas nabywa je. Ta sama potrzeba w przypadku każdego człowieka może zostać zaspokojona w odmienny sposób. Uzależnione jest to od kultury, w jakiej człowiek się wychowuje, tradycji, cech osobowościowych jednostki, poziomu wykształcenia czy też przynależności do określonych grup społecznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.